Przepiękny poranek 22 kwietnia. Witam Bożym Słowem, które zostało wyznaczone w książeczce z Biblią na co dzień. A czytam je z psalmu 34 i z listu apostoła Pawła do Rzymian z 12 rozdziału. Psalmista wołał do Pana w modlitwie: spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. A apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian napisał: bądźcie w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Tej wytrwałości chyba najbardziej nam dzisiaj brakuje. Jesteśmy tak bardzo doświadczeni, jesteśmy tak często zrezygnowani i mamy niejednokrotnie już pomysłu na życie, na swoją codzienność. Wszystko to, co z takim mozołem planujemy, w jednej chwili okazuje się bezużyteczne. Sprawia, że brakuje sił, brakuje chęci do życia, brakuje odwagi do planowania, brakuje energii do tego, by coś znów na nowo rozpocząć. Ale dzisiejsze słowo z listu apostoła Pawła do Rzymian i z psalmu 34 zachęca nas do tego, abyśmy we wszystkim, co czynimy, byli wytrwali. Przede wszystkim w nadziei, że Bóg Wszechmogący pomaga nam, wspiera nas, troszczy się o nas i co najważniejsze, towarzyszy nam. Otacza nas miłością, swoją dobrocią, swoją łaską i pragnie nam błogosławić. Pragnie napełnić nas także cierpliwością, której tak często nam brakuje, której tak często nie zauważamy w drugim człowieku i tej cierpliwości najbardziej potrzebujemy chyba dzisiaj. Ale najważniejsze to to, że Bóg Wszechmogący przypomina nam dzisiaj o tym, abyśmy we wszystkim pamiętali o wierze. O tym, abyśmy z wiarą do Boga Wszechmogącego przychodzili w modlitwie, w pieśni. Abyśmy z wiarą prosili Go o pomoc, o wsparcie. O to, aby towarzyszył On nam w każdym dniu. A dzisiaj mamy przepiękny dzień. Słońce gdzieś kryje się jeszcze za chmurami. Poranek w Kluczborku jest przepiękny. Mam nadzieję, że u Was też. I że ten kolejny dzień, który z łaski Bożej otrzymujemy, daje nam taką nową siłę, nową chęć do życia, do działania, do tego, aby wszystko to, co robimy, czynić Bogu na chwałę, ludziom ku dobremu i dla naszego rozwoju. Życzę Wam, moi kochani, wiele Bożego błogosławieństwa na ten dzisiejszy dzień. Tego, abyśmy nie zapominali, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że Bóg Wszechmogący daje nam kolejną szansę do tego, aby żyć, działać, cieszyć się każdą chwilą, każdym momentem, aby także w modlitwie przychodzić do Boga i o wszystkim Mu opowiadać, bo Jego ukochanymi dziećmi jesteśmy. Niech Bóg Wam błogosławi, niech Was strzeże w tym dniu dzisiejszym, w każdej sprawie, w każdej chwili. Niech Was prowadzi i przypomina o swoim Słowie i o Jezusie Chrystusie, który dla nas zmartwychwstał i który jest naszą nadzieją i naszą siłą. Niech otacza nas mocą Ducha swego Świętego. Wiele uśmiechu, wiele Bożego błogosławieństwa, wszystkiego co najlepsze. Życzę Wam z Kluczborka, przepięknego Kluczborka. Pozdrawiam serdecznie, zostańcie z Bogiem i do zobaczenia. Amen.